Witam w skąciku, zagrajmy The Binding of Isaac Afterbirth, Grid Mode, Random Charakter, tak zwany, czyli cocaine, kokainem, dobra. Jeżeli gramy kokainem, to zobaczymy, co ładnego tutaj będzie, ponieważ kokain nie jest aż taki fajny, jak był przed Rebirthem, ale spoko. Zobaczmy, jak mnie gra rozpiesza na początku. Dobra, całkiem spoko początek, podoba mi się. Niech będzie, że kokainem sobie będziemy zagrać. Jak przegramy, to się odrodzimy jako Blue Babe, czyli w ogóle nie będziemy mieć szansy na wygranie. Ale okej, okay. Wstęp nie był cały aż taki tragiczny. Dostałem T-Rate'a, dwa są harty. Spoko. Jak na sam start brzmi całkiem nieźle. Ten węgiel zgarniamy jako pierwszy item. Z tych wszystkich pierdół w sklepie. O Jezus Maria, centy z główna. Czyli centy z ogniska, główne jeszcze porozwalam w sumie. Bo może będzie tutaj magiczny dime i jeszcze nikiel i wszystko i będę mógł sobie kupić ten węgiel od razu, jednak nie. Dobra. Czyli żeby można już zaczynać. Dzień dobry, dajcie mi pierwszą falę przeciwników. Na początku zwykle gówno muchy, więc lightowo. Nie jest to jakieś bardzo ciężkie. Spoko, diglety. Diglety są troszeczkę denerwujące, ale... Póki jest ich mało, to możemy sobie w stanie z nimi poradzić. I zaczyna się bullshit, zaczynają się pająki. Także właśnie pająki są największym gównem. I w grze, i ała, w prawdziwym życiu, więc powinny umrzeć jak najszybciej. Okej, okay, zaczyna robić się niezły rozpierdziel teraz, ja wiem. Na razie nie masz tak źle, ponieważ są łatwi przeciwnicy. Ale po prostu dużo rzeczy na ekranie, więc trzeba troszeczkę patrzeć poza czubek swojego nosa. Żeby przypadkiem wieb nie dostać. Od nie wiadomo czego, dobra. Ale spoko, przynajmniej ci przeciwnicy aż tak się dynamicznie nie przemieszczają. Poza może tym jednym pajączkiem sam biega. Więc raczej nic we mnie nie wleci, jej trójkąt pająków, spoko. Jeszcze jedna fala, jesteśmy w domu. Zbieramy cały hajs i zobaczycie, czy mogę sobie już węgiel za to kupić. Prawdopodobnie będę miał tyle hajsu, żeby mógł sobie na niego pozwolić. No, na pewno będzie tyle. Spoko. Muchy, które strzają pod skosem, więc lightowo. I tak doszliśmy do końca fal przeciwników normalnych, zaraz będą bossowie. Ale to jeszcze przerwa w sklepie będzie. Dzień dobry, 20 prawie centów, dobra. Za dużo za to nie kupię, więc na pewno Lamp of Call to jest coś, co mnie interesuje. Tu bym wszedł, ale na razie niestety nie, ponieważ mam troszkę mało zdrowia, więc na razie to oszczędzę. Monstro trzeba zapierdzielić. Na szczęście ten minimalny boost do damage'a cokolwiek nam da i nie będziemy go bić aż tak długo, jakbyśmy bili bez tego. Więc całkiem spoko, tylko muszę się ustawiać w miarę daleko od niego, ponieważ im dalej jestem, tym większy damage boost ten węgiel daje. Więc warto jest się dobrze pozycjonować. Do naszego przeciwnika, 4 sekundy, nie zdążę go zabić, ale będzie już na pewno końcówka zdrowia. Okej, dobra, nawet go zabiłem. Gdzieś na krańcu tej sekundy ostatniej, spoko. Dobra, was to mogę w sumie zapierdzielić jakkolwiek. Nawet nie trzeba skupiać na tym. Bo jesteście pierdołami po prostu i tyle. Ała, dobra, to nie było miłe. Dzień dobry, do widzenia. Weź umrzyj już, Plox, dzięki. Dobra, ile mam hajsiwa? 13 centów, dobra, pełnego itemu za to nie kupię. W sumie, czy ja chcę jakikolwiek z tych itemów? Starter deck? Puff, tak średnio. Smoczek, kuźwa. Są harta, nie wydaje. No dobra, pomyślimy. I tak sobie na razie nie mam za co kupić tego, na tego chciał. Nie pozostaje mi nic innego, jak powalczyć o Devil Room. W sumie ten Soulheart by się przydał. Jeżeli teraz nie stracę Soulhearta, będzie dobrze. A jak stracę, będzie troszeczkę, no źle. Dlaczego? Ponieważ jeżeli w Devil Roomie będzie coś za... Ała! Chociaż z drugiej strony mogę się jako Blue Baby odrodzić, więc jak coś ładnego dostanę, to ewentualnie mogę wziąć ryzyko takie na siebie. Ale wiecie, jakby był jakiś deal za dwa serca, to ja jestem troszeczkę w dupsku. Ponieważ jak wezmę, to umrę, albo no, po prostu go nie wezmę, więc troszeczkę smutek, ból i rozpacz. Trochę więcej supportu by się przydało, albo zdrowia, albo czegoś w tym stylu. Niestety Kane ma tylko dwa stratowe serca, więc... No Maggie to nie jest, tak? No ale jak miałbym grać Maggie, to bym chyba szczędził tutaj. Bo mnie zawsze w Maggie muli jej prędkość i pod tym nie mogę przed niczego unikać. Jej, dobra. Zaraz go rozpierdzielimy. Nie wiem w sumie co się na początku zabrać, ale chyba da kończyć te gówno.
Ja teraz tego teleportującego się odbyta. Dobra. Za radę. W Devil Roomie jest ładnego coś. W Devil Roomie jest kuźwa Krampus, który mi da oczywiście swój obmierzły łeb, tak? Który mnie jakoś bardzo nie interesuje. Z drugiej strony nie mam itemu na spację, ja wiem, a no, ale kuźwa łeb Krampusa to nie jest... To nie jest coś, czego ja pragnę w życiu, tak? Już coś ciekawszego mogło być. Węgiel już mam, no. Węgla mi nie dać, wtedy śmierdziel. Więc tylko swoją brzydką mordę, dobra. Mogę wyjść tutaj jeszcze. W takim razie i gówno z tego będę miał, ponieważ... Dobra, dwóch kluczy nie będę kupował i tak. Z drugiej strony mogę kupić klucz, wejść i wyleczyć się gównem, czy my kupiłem serce. Czy chcę drugi klucz? Dobra. Bo jeden klucz... Okej, to było na bardzo, bardzo, bardzo worth it, spoko. Steven, damage up, jak najbardziej mi się podoba. Leczymy się gównem. W sumie tak bym kupił serce i bym się leczył, wyleczę gównem, więc wyszło praktycznie to samo. Spoko. Mamy Stevena, czyli jeden flat damage up. Mamy klucz na kolejnego item rooma. Nice. Brzmi całkiem spoko. Całkiem spoko pięterko. Także, co tu ładnego jest? Okej. Okay. Dray Baby to jest całkiem dobry familiar. I Mandash to jest też całkiem spoko opcja, ponieważ daje mi dwa soul herty. Daje mi jedno serce czerwone na jakiekolwiek deale, jakie tylko bym sobie życzył. Więc już jesteśmy w troszkę lepszej sytuacji. Co ten guzik jeszcze robi? Dobra, zazwyczaj te guziki robią właściwie jakieś dziadostwo, więc no, nie ma się czego ładnego spodziewać. Z tych rzeczy w sklepie też chyba nic za bardzo nie chcę, więc... Tja... Wypad tutaj. No i co? Walczymy po prostu sobie. Znowu z przeciwnikami. Powinieneś być teraz znacznie sprawniej. Z jednej strony w sumie przeciwnicy mają więcej zdrowia. Ale z drugiej strony jesteśmy już troszeczkę zboostowani. Mamy też Dry Baby, który będzie miał szansę na włączenie efektu Necronomicona po tym jak oberwie, więc ładowanie go w jakiekolwiek pociski jest takim dobrym pomysłem. Tylko uważać, żeby samemu się nie zranić, nie? I wszystko będzie cacy. Głowy Krampusa na razie nie chcę zużywać, albo ją zużyję na bossa, albo na Devil Room bossa. Na zwykłych przeciwników nie ma co tego marnować, chociaż w sumie pewnie by się naładował. Jak najbardziej. Ubrawałem niestety, przykro mi. Jej. Ała, dobra, to jest bullshit typ przeciwnika. Właściwie, no wiecie, przeciwnik typu bullshit, bardziej bym powiedział, ale największy szajs, jaki może się zdarzyć. Jej, Necronomicon zadziałał. Szybko tych boomfly trzeba się odsunąć, bo ja zawsze lubię wchodzić wszystkie wybuchy nieładne. Jej. Zaorane. Jeszcze tam jakieś pijawa pełza, okej. Okay. Ała, najpierw zabić ten spawner? Dobra, chyba wleciał tą pijawką w drybie, więc się rozwalił. Co z tych rzeczy ja bym chciał? No, z tych rzeczy za bardzo nie chcę nic, więc... Reroll może? Reroll maybe this shit? Tylko proszę, żeby mi starczyło tyle centów. Mushrooma w sumie okej. Okay. Tier rate, HP brzmi całkiem spoko. I tears down, dzięki czemu będziemy mogli bardziej wykorzystać naszego łeba Krampusa, ponieważ on benefituje od każdej klatki, jaką jest na ekranie, więc im dłużej zaleci, tym lepiej dla nas. Przez ten na mały dystans będziemy mogli dealować troszeczkę większy damage. Nie chcę kuźwa zużywać tej głowy Krampusa tutaj, ale z drugiej strony, bo ładnie by ich wszystkich pokarał naraz. Dobra, nie oszczędzamy, zużyję to na Devil Rooma. Znaczy na Devil Room bossa, wiecie o co chodzi? Ała, dobra, tylko ostrożnie, żeby w to nie wlecieć, bo to jest ta przyspieszona wersja. I reagować trzeba bardzo, bardzo kuźwa szybciutko, właśnie o tym mówię. Dzień dobry. Przynajmniej żadnego syfu za sobą nie zostawia i nie ma się co martwić, że wbiegnę w jakiś czerwony ślad. Jej, zaorane. Okej, ile mam hajsiwa? Malutko, nie ma co. Nie będę do sklepu wchodzić, ale jeszcze na wszelki wypadek sobie tu zaglądnę. Nope, nic ciekawego. I jej, dobra. Spoko, tutaj się głowa przyda znacznie, znacznie bardziej niż na tym przed chwilą. Więc dobrze, że ją zachowałem. Z tej okazji możemy skupić się tylko na rozwalaniu małego płodziacha. Co nie jest problemem. Okej, dzień dobry, co ładnego dla mnie jest tutaj. Średni item i chujowy item. Wezmę ten średni, ponieważ... Dobra, Demon Baby nie jest aż taki średni, a to średni jest, jeżeli chodzi o koszt jednego serca.
Ale sam w sobie nie jest najgorszy, więc okej. Niech wam będzie tam, nie chcę chodzić, bo na razie oszczędzamy moje zdrowie, chyba że mam się czymś wyleczyć chwilę, najpierw na dół. Czy tu coś jest? Ała! Dobra, tego się nie spodziewałem, że mnie jeszcze kuźwa coś zrani, jak będę stał w tamtym miejscu. Tutaj serca luzem nie ma, więc się uleczyć nie mam jak, nawet jak wejdę do tego niedobrego curse roomu. A nie chcę kupować serc, żeby się leczyć z tego przypadku celu, więc dobra. Next floor! Off we go! Okej, ładny kuźwa layout poziomu, naprawdę. To w ogóle nie będą mi przeszkadzać te. Albo range, albo speed. Speed mam na 2. Range mam na gówno, więc... No, range sobie podniesiemy. Dzień dobry, Arek sobie przypomniał o czymś magicznym. Jej, Missing Hada. Oczywiście zawsze zapominam włączyć. Czy to jest lepsze od głowy Krampusa? Pewnie nie, ale mogę wejść sobie dzięki temu do curse roomu, nie tracąc zdrowia. Tam jest Soul Heart, już mi się to podoba. Tam jest item za bombę warty, więc bombę przydałoby się zgarnąć, żeby przynajmniej ten item mieć. I kluczek bym mógłbym też zgarnąć, więc dobra. Dzień dobry, pigułki. Lemon Party, okej. Okay. Friends till the end, kolejny Lemon Party, okej. Okay. Zbytnio dobre one nie są. Lemon Party mi się przyda może w walce troszeczkę. Ale bez rewelacji generalnie. Żadne to tier rate, żadne to Soul Heart. Właśnie Soul Heart tam był. Kuźwa, zapomniałem go podnieść. Dobra, to zgarnę go po tych wszystkich falach. Ała! No super, super podkręciłeś, naprawdę świetnie. Przed bossem mam nadzieję, że zapamiętam, żeby zgarnąć tego Soul Hearta ze sklepu jeszcze. Bo jak widzicie, kurde, no z tobie półtorej tylko serca, więc tak, przydałoby się czymś wyleczyć. A to jest jedyny, co jest zupełnie za darmo dla mnie. Dobra, to szybko się tego gówna pozbyć. Bo to może być nieprzewidywalne. Dobra. Tylko nie wiesz to gówno. Strzelające, fuck you! To tak się nie miało skończyć, niestety, przykro mi. Dobra, lightowo. Ała. Nie lightowo, jednak kurwa nie lightowo. Jestem w dupiu aktualnie, dzień dobry, fuck you. Diglety jeszcze, Jezus, dobra, może nie ten diglet lepiej, ten lemon party we gówno. Troszkę zginie szybciej na przykład, co? Ja bym był kuźwa bardzo za. Gdzie to jest? Tu to jest. Nara, wydupiaj. Wydupiaj, Arek, tylko nie weź na przycisk od razu. Dobra, żyję. Jeszcze kuźwa żyje. To jest must have. Myślę, żeby nie kupować, czy by nie kupić zwykłych serc po prostu. To nie jest taki zły pomysł w zasadzie. Dobra, tyle sobie tych kupię i... A grafka brzmi całkiem nieźle, ponieważ tier raid, z drugiej strony rolling brzmi też całkiem nieźle. Ale chyba jednak rolling, więc... Zobaczymy, czy coś lepszego się tutaj pojawi. No niezbyt. Bomba. Jeżeli dobrze mi się wydaje, to jedną bombą jestem w stanie odblokować i klucz, i to, i jak najbardziej. Jej, little bag, extra room, fajnie. Taki starter deck, ale dla pigułek. I lock up, od razu, więc całkiem spoko opcja, dobra. Więc walczmy z bossami. I już mam więcej zdrowia. I więcej szczęścia, bo szczęście to ja potrzebuję aktualnie. Jeżeli gram w Izaaca. Jej, fajnie. Tylko strasznie, żeby tego healthu całego nie potracić. Już kuźwa, pieniędzy na to poszło sporo. Czyli sporo, no 5 centów. Ale poszło, więc właśnie. Oszczędzać trzeba bardzo. Dobra, jak ten śmierdziel strzelał? Jak kuźwa, nigdy nie pamiętam, jak te anioły strzelały. Które strzelały po skosie, które strzelały... A które strzały na prost. Ten po skosie? Tylko po skosie? Nie, ty, czy tak strzela? Aha, dobra, jeden strzela po skosie, tak. Okej, czyli to jest ten pojebany, który strzela we wszystkich kierunkach. Super. Jeden strzela na wprost i po Y-ku takim jakby. Ten strzela i po X-ie i po plusie, więc... więc właśnie. Trzeba uważać, bo ja naprawdę nie wiem, kiedy strzela tak, a kiedy strzela tak. Dobra, na razie tylko plusowo strzela, więc... Okej, całkiem proste do unikania. Tylko ciężko gówniaka trafić jest czasami. Okej, ziomuś. Aha, okej, czyli po prostu jak łapami
Dobra, da się to odróżnić, teoretycznie oczywiście, ale mimo tego odróżnienia to bym chciał jednak, żeby on zginął bardzo szybko. Bo okej, działa, do widzenia. Przed walką z Devil Głównym poproszę coś ładnego dla mnie. Kupuję to, ponieważ liczę cicho na kota. Nie wiem, czy to się zdarzy, ale jestem bardzo za. Jeżeli bym jakiegoś kota dostał. Okej, dobrze, to się podkręciło, ponieważ nie mógłbym wejść mu pod laser, a to kto by nawet ścięło, nice. Dobra. Z racji, że mam tego kota, a czy z racji, że mam, wiecie co? To, co podniosłem przed chwilą, to muszę kupić to. I zostało mi dzięki temu tylko dwa. Spieprzyłem troszeczkę. Mogłem kupić pazur i stać się Blue Baby i potem sobie generować soharty tym pazurem. Ech. Troszkę gówno. W ogóle on trinketa na otwieranie kluczek. Otwieranie skrzynek na klucze, tak, kluczek. Kluczki to są nowe skrzynki. Ale spoko, na tym piętrze już chyba nic nie ma do zrobienia. Spoko, mogę iść dalej. Okej, mogę otwierać też normalne drzwi, wow. Zacęty, ale mogę, bez kluczy, więc... Więc i tak mi się to nie przyda praktycznie już. Jeszcze tylko na Szeulu sobie raz tego zużyję. Więc... Nie powiem, że mi to bardzo uratowało dupsko. Dobra, z tych rzeczy jakbym chciał naprawdę sok z Jezusa. Brakuje mi do tego jeszcze 2 centów, ale go zgarnę i tak na pewno. A tak to nie ma czym rolować, więc będę liczył, że po prostu dobrałem ten się pojawi za niego. Ała, to nie było fajne. To był niedobry chamski bang gang z tyłu. Przez jedną osobę, dokładnie. Jej. Na jednym sercu nie jest dobrze być. Tym moim buildem aktualnym jestem w stanie przedzierać się przez to, co mam na ekranie. Przez, ała, przyjętra zwykłe, ale kuźwa, nie wiem, czy ja mam szansę w pokonaniu ultra gigantnego grida w tak w zasadzie, ponieważ, no. Damage'a mam na ile? Na 4. Serc też nie mam zbyt dużo. Ała. To mogło się skończyć źle. Jakby mnie trafiło, do widzenia. Mam jedno kuźwa serce. Pozwólcie mi po prostu przeżyć do końca tych fal. Będzie... Aha, wielki bullshit będzie. Kuźwa, nienawidzę tych przeciwników. Nienawidzę ich do dupy strony. Weźcie je. Weźcie ich po prostu, dobra. Czy tu jest gdzieś szarżujące gówno? Nie, są wielkie skaczące, denerwujące gówna. Dobra, te gówna rozwalić jak najbardziej, szybciutko, żebym potem nie wiedział, że coś we mnie wleci. To też porozpierdalać do... Jej, fucking awesome. Super. Okej, więc... Na ostatniej prostej... jebłem. Dobra, to tego pazura teraz żałuję bardzo, kuźwa, bo nie wiem, nawet jak się leczyć. To nie będzie proste, to będzie ciężkie i prawdopodobnie nie dam rady, więc tak, możemy się powoli już żegnać. To jest jeden z tych nie takich operanów, przykro mi. To jest jeden z ranów, na którym mamy mało wszystkiego. Oprócz ranger mamy całkiem sporo. Jep, ała, jeszcze się wpierdzieliłem, kuźwa. Dobra, na szczęście się ustawili w jakiejś ładnej tutaj pozycji. Nienawidzę ten pracy tych czerwonych pieprzonych duchów. Nie perpsuję. Nie fajne. Dobra, jeszcze nekron mi go zadziałał, okej, mi się podoba. Ała, to mi się kuźwa nie podobało, szczególnie, że nie miałem... pojęcia, że to w mnie wleci. Dobra, 15 centów. Co to było ładnego do kupienia? Gówno, super. Mogę kupić sobie orbitale. Żeby jakkolwiek się chronić przed łzami, ale czy to mi to dużo da? No nie powiedziałbym. Popokonywać bossów. O Devil Room walczyć raczej nie będę, ponieważ... mam tylko 2 spieprzone soharty. Nigdzie na horyzoncie nie mam... sklepu z souhartami, żeby je uzupełnić. Nie mam też naładowanej głowy Krampusa, więc no, to też mi troszeczkę utrudnia zabawę. Jakbym miał, to może bym walczył, teraz chyba jednak to oleję. Ponieważ może być ciężko, naprawdę. Dobra, to są 2. Jej, super, dobra.
Full skupienia, poproszę. Bo kuźwa jeszcze troll bombami tutaj będzie napierdzielać. Śmierdziel wstrętny. Dobra, jak jeden odleciał, to drugiego trzeba napieprzać. Jak drugi odleciał, to trzeba jednego pierwszego znaleźć. Dobra, pierwszy zszedł z konia. I okej, zaorany. Jeden sobie bombami nasrał, ale spoko. Jak nie ma drugiego, to akurat mi się z wygodnie stanie. No okej, trzeba tylko go obić, żeby sobie zsiadł z jego pięknej bryki, więc... Halo, gdzieś ty jest, dobra. Nie było fajne. Dobra. Boss zaorany, to na pewno. Ale te dwa Soulhearty naprawdę mnie nie nastawiają pozytywnie do przyszłej rozgrywki, więc chyba tylko mi pozostaje przejście na kolejne piętro i liczę, że w Shoalu naprawdę coś zmieni moją sytuację. W co aż tak bardzo nie wierzę. Nie wiem, tu coś będzie. Co dawał ten Nickel? When use has 50% chance to drop the random type of coin. Wow. Trosi dubsko bomby. Kupię. Mit brzmi całkiem nieźle, ale nie da mi to HP upa, więc... Jeden kuźwa Soulheart. Damage brzmi i tak dobrze, ale no wiecie. Jakby to był HP up, jakbym nie był Blue Baby, to byłoby dobrze, ale no. Jako, że jest Blue Baby, to... nie pociesza mnie to zbytnio. 9 centów. Nic za bardzo nie jestem w stanie kupić. I nic z tych rzeczy ciekawych nie jest. Drugi ból. Jak już ta bateryjka, ale ona i tak... Znaczy bateria, nie bateryjka, ale i tak nie jest za bardzo ciekawa. Co sobie w zasadzie mogę rozsadzić, skoro mam jakiekolwiek bomby? 4 centy, wow. Dobra, nic nie kupię nawet. Okej, mogę jeszcze ogniska powysadzać, ale nie jest to za bardzo efektywnym sposobem generowania serc i tak. Nie wiem, liczę, że jakoś się powysadzają same od przeciwników, coś? Dobra, nie, tego nie uda mi się stajmować. Jej, super. Szybko działać, zabić pieprzone serca. Ponieważ maski też jest typ przeciwniku, który bardzo denerwuje. W sumie rozwalanie tych ognisk nie jest takie złe, tak w zasadzie, jak tak na tym się już zastanawiam. Do widzenia. Ale kuźwa, żadne ognisko mi jeszcze nie dało Soulhearta, więc... dobra, mijało się to z celem, nieważne. Liczyłem, że przynajmniej dostanę jednego Soulhearta, ale nie. Wielki penis. Dobra, ostatnia fala i wybuchające muchy. Tylko żeby moja mucha nie wleciała w tamte muchy, bo będzie bardzo niedobrze. Okej. Okay. Raz. I wybuch ostatni, spoko. Jeszcze mi porozrzuciło cence na całym ekranie. Jej. Dobra, zgarniam wszystkie centy i jeszcze jeden przegląd. Co tu kuźwa było? Aha, dobra, tu był wielki szajs. Czy tak chcę tam baterię mieć? No. Kupiłbym, żeby dostać coś zamiast niej, nie? Żeby coś co nie się podstawiło dobrego, ale kurde. Tu naprawdę nie jest nic ciekawego, nic tu nie ma. Dobra, nie, jak muszę zużyć chyba tutaj... Na Dark One, to ja wolę sobie zużyć tej głowy Krampusa, użyć i mieć go z głowy, przynajmniej częściowo. Żeby mniej zdrowia miał, nice. Już nawet się we mnie nie wleciał, więc spoko. Już myślę, że się bym wpierdzieli. Okej, okay, Dark One, znaczy Dark One. Jak ty się kuźwa nazywał? Saiten po prostu? Ej, halo, zapomniałem jak on się nazywał. Dark One to było to gówno co przed chwilą. Było, więc to nie może być Dark One. Naprawdę, dzień dobry, jestem Arkiem, gram w Isaaca od w chuj. Zapomniałem nazwy, super. Nieważne. Nazwijmy go małym szatanem i wyjdźmy sobie stąd. Chyba, że kuźwa ta walka, naprawdę nie wiem czy walczyć o Devil Room, ponieważ jest duża szansa mojego szczeźnięcia aktualnie. Nie wiem, mogę sobie rozsadzić to albo zagrać raz, nie wiem. Zagram sobie do 35 centów. Dobra, ten Soulheart brzmi dobrze. W sumie to jest Soulheart, więc no właśnie. Nie ma znaczenia i wysadzamy jeszcze. Range up, wow. No, range up naprawdę uratuje rozgrywkę, gro. Też tak uważam i spierdzielam na kolejne piętro. Dobra, tutaj naprawdę, nie wiem, Soulhearty z nieba mają się lać w gębę cokolwiek. The fucking shop. I chuj, i nie ma. Thornfollow brzmi fajnie.
Funny pack brzmi fajnie. Kolejna kuźwa bateria. Bombę bym zużył tutaj bardziej, bo nie mam hajsu. Wow. Pająki jeszcze jej. 10 centów. Dobra, przerulujmy od razu. Kuźwa so hard za 15 centów. Uhu, super. Ej, naprawdę tutaj nic ciekawego nie ma? Może będzie coś. Będę miał o co walczyć przynajmniej. Pokaż mi, gra, coś będzie. Czy to mnie odradzi jako Blue Baby, czy jako ten, czy jako Kane? Probably jako Blue Baby, ale i tak kupię. Albo jako Kane. Nie mam pojęcia, ale wezmę sobie, jeżeli będę mieć taką tylko okazję. Ponieważ to jest jakkolwiek, cokolwiek. Jeżeli jako Kane, to byłbym całkiem szczęśliwym człowiekiem. Jej, dobrze, nekromiko zadziałał. Ponieważ moja szansa na śmierć rośnie z każdą sekundą aktualnie. To jest świetny moment na zużycie głowy Krampusa. Ale spróbuję ją oszczędzić. Może tym razem uda mi się dochować do walki o Devil Room. Ponieważ na aktualnym stanie na pewno nie jestem w stanie walczyć o Devil Room, ale może z tą głową mi się uda, nie wiem. Dotrzymajmy ją. Potrzebuję czegoś z Devilskiego Roomu, no niestety. I mam mało damage'a, i mam mało zdrowia. Więc to jest taka niefajna rozgrywka, niestety. W ogóle powinien sobie zamontować licznik, ile razy niestety powiedziałem. Chyba w tym filmie. Dobra, ostatnia fala. Do widzenia. Jeszcze zadziałał Buków Necronomiconus. Dobra, za te 20 centów kupujemy to. I penis w zasadzie, ponieważ już tu nic ciekawego nawet nie ma. Mógłbym jeszcze żebraka pogwałcić ewentualnie, ale to też nie jest opcją na dłuższą metę. Nie wiadomo, czy mi to da cokolwiek. Kurde, dobra, nie. Na Cage'a to jednak chyba też muszę głowy zużyć. Głowy zużyć. Więc przykro mi, no devil room for me. Nelekord Cage to jest takie gówno. Że no, przykro mi, zużyłem. Przykro mi, Hunter. Przykro mi i niestety powinno być. Okej, okay, to jest też niezbyt dobry przeciwnik, więc kurde, powinien go zabijać jeden po jednym. Bo zabijanie ich wszystkich naraz, no właśnie tak się kończy. Niezłym zapierdzielem na ekranie, ale na razie mi się udaje unikać, więc... Tragedii chyba nie ma, ale dobrze też nie jest. Okej, ostatni chyba. Jej. Jeszcze Necronomiconus, super. 19 centów. Wow, mogę 4 poświęcić tu. Dobra, czy coś tu będzie? No nie, tragedia. Chcę mieć większy tier rate. Tracąc damage. O ile mi się tier rate zwiększy z takiego? Mam na 3. Ja jeszcze się w grzyba zmienię, super. Zbyt bardzo szybkie to nie jest. Damage mi się zmniejszył jak najbardziej. Stałem się grzybiarzem, tak? Co default grzybiarz też nie pamiętam. Brawo ja. Nie! Jezus! Przez ten guzik nie miałem przejść. Tak! O to mi chodziło. Ej, ale to nie jest jakiś... Nie pojawiły się te macki na rogach. Brzmi nieźle. W sumie może dam szansę nawet to pokonać, bez jakiegoś większego uszczerbku. Aha, jest ich 3, dobra. Czyli to jest takim kosztem, tak? Że nie ma tych macek na rogach, ale jest 3 bossów na raz. Z czego jeszcze mnie do rogu zapchali wszyscy. Okej. Okay. Dobrze, to gówno zwalnia przynajmniej i... Okej, okay, devil room dla mnie. Co tu ładnego będzie? Na pewno kuźwa... Dobra, nie będę kotem. Ogon mnie kusi, nie wiem po co. Abaddon, no muszę mieć. Jej! Dobra, są hartów zajeb dostałem. Mogłem się jeszcze rezurektować jako ten, jako nie wiem kto, ale tym grzybem. Probably i tak będę tego świadkiem jeszcze, bo nie wiem, czy nawet ten damage mi da cokolwiek, ale jest na pewno lepiej niż by było bez niego, więc dobra. Ta głupia wpadka nawet była dobra. Dobra i w ogóle. Fapaszna, więc... Zobaczmy, jak mnie gra potraktuje tutaj.
Dobra. Na początek rozgrzeweczka malutka, żeby zobaczyć, czy tutaj bardzo, bardzo zginę. Chociaż z drugiej strony to nie ma żadnego porównania, ponieważ to jest zbyt prosty pokój zawsze. To nie jest wyzwanie? Jej! Dostałem pieprzonego Mr. Fucking Booma. No Head of Krampus i tak nie naładuje, więc mogę wziąć równie dobrze i to. I no tak. I zobaczymy, czy mu robimy cokolwiek. Okej, okay, nawet nie jestem w stanie zabijać Krampusów, zanim wyjdą mu spod nóg, więc... W przyszłości złotej temu nie wróżę. Chyba, że będziemy zabijać kuźwa wszystko... Wow, jeszcze się przyciągnęło, super. Chyba, że będziemy zabijać wszystko... Necronomiconem, tak, to wtedy będzie miał sens. Damage mu niby robię, ale za dużo to też nie. Dajwaj mi to, fany pak, dziękuję ci. Dobra, tych bombów się odsuwamy minimalnie, dobra. Fuck you! Nie o to mi kuźwa chodziło, aha, dobra, pająki są stąd. Że porozwalały się te latające, wiszące gridy, rozumiem. Niech wam będzie. 1/4 zaorana. Z tej łatwej fazy, więc no... To jeszcze o niczym nie świadczy, ponieważ zaraz mu się kij do dupy wsadzi i będzie jeszcze bardziej wkurzający. Będzie latał jako pieprzony na wszystkie strony, szarżował. Jak pojeb. Dobra, 1/3. Od tego się odsuwamy. Dzień dobry, nie przewidziałem tego, że to się tak nieładnie przesunie. Dobra, jeszcze mi centa zapieprzył, gnój. Się uleczył frajer. 1/2 zdrowia? Dobra, z bombami wydupiać ode mnie. Jezus Maria, dobra. Ja muszę od tych bomb unikać naprawdę bardzo, bardzo... Bardzo daleko muszę od nich być. Ała, bo zostaje od nich niezły wpierdol. Chyba większy niż od tego grida. Jej, double bomby! Przydadzą mi się. No nie! Jezus Maria, te bomby to jest jakaś... Ej, to ma taki zasięg, no chyba kogoś popieprzyło. Jakaś klątwa walonych bomb tu jest. Dobra, Arke, zrób to. Jest szansa na zrobienie tego przez ciebie, ale jeżeli będziesz bomby się wpierdalał, to ja tutaj nie widzę za bardzo dla ciebie miejsca, wiesz? Au, 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 au. Ostrożnie od tego. 1/3 mu prawie została. Jej, super. Necronomicon, nice. Tylko klucze nie odpalaj. I kurwa, bomb... Przestań z tymi bombami. Nie, głowy gridów to nie jest coś, co ja chcę mieć w swoim życiu. Niech on nie porozwala, niech on, nie wiem, wybuchnie tylko je zamiast mnie. Niech bomby walnie tylko w miejsca ich. Okej, okay, stoi w miejscu, napierdalać go po ryju. Nie, nie, bomby, tylko w ich stronę mają być bomby, nie w moją. Nie wiem, przeszarżuj przez nich czy coś. Ale tak już, żeby ich nie było, nie we mnie. W nich cię prosiłem. Ziomuś, wiesz, coś współpracuj ze mną, bo ty jakoś... Chyba się pokłócimy za niedługo, wiesz? Bo coś nie chcesz... Coś nie chcesz ze mną współpracować, mordo. No i chuj, jestem w dupie. Jestem, kurwa, w piździe. Jestem w piździe, jestem w piździe. Jestem w piździe, naprawdę jestem w piździe. Jej! Czarne serce, dobra, czarne serce uratował... Ja mam czarne serce za Badona! Jeszcze Bad Bomba mogłaby mnie uratować, nawet te dwie, bo mam dwie. Ale okej! Czarne serce win my fucking game. Okej, okay, dobra. Nice. 7.43 damage'a. Czyli damage na 4 kreski. Tier rate na poziomie 3. Ręcz jest kuźwa największy, z największą moją statystyką, nie? Jakby ręcz się przeliczą na damage, to byłby fajnie. 1 centa honoru muszę wpłacić i dać bombę. Nice! Udało. Kuźwa, udało się, okej. Okay. Tego się nawet nie spodziewałem. Odliczowano skrzynka hype. Dobra. Wydawało się, że będzie tragicznie, ale nie było już tak źle. Ale nie było też bardzo dobrze, ale wygrałem, to się liczy i mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to fajnie, więc dzięki za oglądanie, zapraszam was do kolejnych moich filmów, cześć!